Zapraszamy już do sali, prosimy o ciszę i następny prelegent Jakub Juszczakiewicz z wykładem o kryptoanalizie i arytmetyce wielkich liczb. Witam Państwa. Kolega mi już zapowiedział, więc drugi raz przedstawiać się nie będę. Ja będę opowiadał o temacie takim dosyć ciekawym, wydawałoby się, który przynajmniej mnie interesuje. Zobaczę, czy porwę nim Państwa. Mam nadzieję, że mi się to uda. Od razu chciałbym zaznaczyć, że nie jestem matematykiem. Będę poruszał dosyć skomplikowane zagadnienia, ale w taki sposób bardziej praktyczny. Jestem generalnie programistą, dlatego mnie nie interesuje, dlaczego akurat w tym miejscu ta liczba musi wynieść tyle. Mnie interesuje to, że ona tyle wyniesie i co ja mogę z tym zrobić. Tak, dlatego podejdę od strony bardziej praktycznej niż czysto teoretycznej do tematu. Wykład podzieliłem na trzy części. Najpierw przedstawię algebrę wielkich liczb. Co to jest? Przedstawię parę konkretnych algorytmów wybranych, bo oczywiście nie wszystkie. Oczywiście jest to sesja linuxowa, więc zahaczę tu o wątek open source'u, gdzie można to wykorzystać. Drugą częścią będzie już konkretne zagadnienie skryptoanalizy, mianowicie faktoryzacja. Tutaj również opiszę parę metod, które można wykorzystywać w tym celu, a na koniec przejdę już do konkretnych problemów, które kryptoanalitycznych, które można wykorzystać, i kryptologicznych ogólności, w których wykorzystuje się to, o czym wcześniej powiem. I oczywiście to podsumuję, przedstawię również literaturę i tak dalej. Więc zaczynając, czym są wielkie liczby i ich arytmetyka? Ogólnie chodzi o to, że mamy na przykład procesor, obecnie mamy erę procesorów 64-bitowych, jeszcze sporo z 32-bitowych. A co jak chcemy mieć liczbę, która ma 1024 bity, tak? Nie mieści się w jednym rejestrze, musimy jakoś zapisać, wykonywać na niej obliczenia. Każda liczba, która nie mieści się w pojedynczym rejestrze, można nazwać ją dużą liczbą. Wielkie to jest tak naprawdę określenie trochę luźne. Duże czy wielkie liczby to tak naprawdę to samo. Generalnie chodzi o te, których nie da się zapisać w tych rejestrach procesora. Jakie będziemy zapisywać, to za chwilę powiem, bo to nie jest wcale takie oczywiste, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Można to zrobić szybciej po prostu. Podczas tego, co będę przedstawiał, generalnie optymalizacja będzie miała dosyć duże znaczenie. Dlaczego używamy wielkich liczb? I od razu następne pytanie, czy nie lepiej wykorzystać typy zmiennoprzecinkowe? No, jeżeli mamy zapisać liczbę, która ma powyżej 20 cyfr, bo 20 cyfr to jest limit 64-bitowego inta, bez znaku, ze znakiem również, no to dlaczego nie wykorzystać doubli, floatów? No, okazuje się, że nie zawsze możemy. Są takie zastosowania, kiedy potrzebujemy na przykład otrzymać resztę zdzielenia. No, na dublach tego nie zrobimy, bo po prostu nie da się tego, tak? One są przycinane w pewnym momencie. Takie zastosowania są właśnie głównie w kryptoanalizie, w teorii liczb używane. W kryptografii również, bo to się zazębia jakby. No i o tych zastosowaniach będę dalej mówił podczas faktoryzacji, bo to jest jedno z tych zagadnień, gdzie to bezpośrednio wyjdzie. Chodzi generalnie o to, że musimy mieć z dokładnością do jedności zapisaną liczbę, jest to int, więc nie potrzebujemy przecinka, chociaż są momenty, kiedy będziemy wychodzić poza te liczby naturalne czy całkowite, tak? To wcale nie jest powiedziane, że trzeba się ich trzymać przy operacji na tych liczbach. Zasada dzieli zwycięża i to jest tak trochę szumnie powiedziane w tym momencie. Jak będziemy zapisywać liczby duże? Big inty tak zwane. Tu chodzi o to, że my nie będziemy ich zapisywać tak, jak człowiek je widzi, czyli na przykład w stringu cyfr, bo to jest bardzo nieefektywne. Nie będziemy ich również szesnastkowo w takim stringu zapisywać, czy w jakimkolwiek innym podstawie liczbowej, bo to również będzie zbyt wolne. Będziemy operować na całych rejestrach. Czyli jak mamy 32-bitowy procesor, to naszą cyfrą, powiedzmy cyfrą, którą potem będę w przykładach podawał, będzie cała liczba. Liczba 32 czy 64-bitowa, to w zależności od architektury. Liczby będziemy dzielić na mniejsze, czyli na przykład mamy liczbę 1024 bity, podzielimy ją na liczby 32-bitowe i dopiero wtedy będziemy operować na nich w konkretny sposób. W taki, żeby był to optymalny sposób. Przy kryptoanalizie, gdzie ilość tych obliczeń jest bardzo duża, to się liczą ułamki sekund tak naprawdę, pojedyncze cykle dosłownie, więc będę opisywał tylko te metody, które są uważane za najbardziej optymalne, chociaż wprowadzenie zrobię na prostych, żeby zobrazować temat.
I to jest właśnie prosta metoda dodawania. Algorytm szkolny. To określenie na tego typu algorytmy pierwszy raz ja spotkałem się w książce Knuta, The Art of Computer Programming. On opisał 4 algorytmy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, z których korzysta, których każdy uczy się w szkole podstawowej. To jest przykład. Nie będę się generalnie zagłębiał w opis, każdego przecież zna, o co chodzi, tak? Każdy umie dodać na kartce 2 liczby. Tutaj tylko zaznaczę, że na przykład taka 4 czy 8, które są po prawej stronie u nas, odpowiada konkretnym liczbom 32 czy 64-bitowym, tak? Czyli jak ja dodaję do siebie 2 liczby, tutaj jest przedstawione jaka 4 i 8, dla procesora może to być cały rejestr, całe 2 rejestry, wynik w trzecim tu akurat 2, no bo wiadomo, że będzie większe. Teraz taka ważna rzecz, dwójkowo. Dodałem do siebie 2 czterobitowe liczby, największe, które można zapisać bez znaków w tej reprezentacji, otrzymałem liczbę 5-bitową. No to jest akurat w tym wypadku to jest mnożenie przez 2, ale tu chodzi o dodawanie. Większych do siebie w tej ilości bitów nie dodam, dostałem tylko 1 bit większy. To jest cecha dodawania. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli ja mam na przykład 4-bitowy procesor, ja dodaję liczby po 4 bity za każdym razem, to ja mam pewność, że nie będę miał przeniesienia większego do następnej liczby niż 1 bit. To jest wykorzystywane przy tych operacjach, chodzi o to, że jak mam ten 1 bit, to ja go na przykład w architekturze x86 mogę zapisać w postaci flagi w rejestrze flagowym, to przeniesienie i potem omijam dużą ilość warunków w pętli. To już są takie szczegóły implementacyjne, nie chciałbym dokładnie wchodzić, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że ja mam zawsze 1 bit przeniesienia co najwyżej, jeżeli dodaję 2 liczby binarne. To jest istotna informacja, która przyda się, ja niestety do niej nie wrócę, ponieważ czasu braknie, żeby wchodzić w takie szczegóły implementacyjne. Z odejmowaniem jest podobnie. To jest przykład odejmowania tak tylko dla formalności. Tutaj również przeniesienie jest o 1 bit. Liczba może, lecz nie musi być mniejsza o 1 bit niż... Znaczy... Chodzi... Teraz tak, jak to powiedzieć? No tutaj przeniesienie też będzie o 1 bit co najwyżej. Jeżeli to są binarne liczby, przy dziesiętnych to jest pojedyncza liczba, jeżeli dodaję 2, jeżeli bym tych liczb więcej dodawał do siebie pod sobą, tak jak mamy w drugim etapie mnożenia, to już nie występuje, tam się pojawiają problemy. Przy odejmowaniu to mówię, to i dodawanie są bardzo proste, w tych samych pętlach się je wykonuje, tylko że się zmienia znak operacji po prostu. Mnożenie. No tutaj tu się zaczyna tak naprawdę cała zabawa. Mnożenie jest, wydaje mi się, najbardziej zbadanym problemem w chwili obecnej, jeżeli chodzi o optymalizację tego. No tutaj jak widać, mnożę każdą cyfrę przez każdą. Jeżeli ja bym miał dwie tablice intów, każdy po 4 int i chciałbym je wymnożyć, taką reprezentację tych big intów, tak, w tablicy po 4 inty, to ja bym musiał wykonać 8 mnożeń, tak? 2, 4... 8, nie, kwadrat, 16 mnożeń, złożoność kwadratowa. No więc to jest generalnie mało efektywne, można to zrobić dużo szybciej, można 16 mnożeń zredukować do 9 bodajże. Powiem w dalszej części jak. Z dzieleniem to jest algorytm szkolny, no jest najmniej efektywny, tak? To, co chciałbym zaznaczyć, nie liczyłem dalej po przecinku, zaznaczyłem resztę na końcu. Generalnie, jeżeli chodzi o operacje na liczbach całkowitych, dzielenie ma w pewnym sensie 2 wyniki. Jest to sam wynik dzielenia, jest to reszta z niego, w szczególności wynosi 0. Nie jest większa niż dzielna. I to jest ważne, żeby ją otrzymać, ponieważ dużo obliczeń się wykorzystuje, podczas wielu obliczeń wykorzystuje się tą resztę. Jak na przykład rozkładamy liczbę na czynniki pierwsze najprostszą metodą, to my tak naprawdę nas interesuje ta reszta, a nie wynik najczęściej. Więc w dzisiejszych czasach kalkulatorów, ja o tym mówię dlatego, żeby po prostu przypomnieć o tym. Jak mamy kalkulatory, dostajemy zawsze z przecinkiem liczbę. Tutaj nas to nie będzie na tym etapie po prostu interesowało. Ja po prostu chciałem to zaznaczyć, że ta reszta jest dla nas najważniejsza. Nie to, co jest dalej, ale od tego też będzie odstępstwo. I teraz tak, podsumowując, tak po krótkim przypomnieniu, te algorytmy szkolne są bardzo proste, tak? Każdy je zna, każdy umie to rozpisać.
jak ktoś ma obycie z programowaniem, byłby w stanie je bez problemów, bez większych problemów zaimplementować. Jeżeli chodzi o dodawanie i odejmowanie, to ich złożoność jest liniowa, tak? No nie ma jakichś cudów, nie ma co przyspieszać, po prostu się to wykonuje. No, z mnożeniem i dzieleniem się pojawiają duże problemy, są to bardzo ważne operacje, ale niestety bardzo wolne. Kwadratowa złożoność obliczeniowa jest dużym problemem. Szczególnie jak mamy na przykład taką 1024, to jest przez 32, to jest 16 bodajże, to jest 32. Jak mamy 32 inty, każdy po 32 bity, mamy podnieść taką liczbę do kwadratu, no to już mamy 1024 operacje mnożenia, ile się nie pomyliłem, tak szybko licząc. No to jest dosyć dużo wbrew pozoru. Mimo że te operacje będzie wykonywała jednostka procesora ALU, która jest zoptymalizowana pod tym kątem, to i tak dla nas to jest dużo za wolno. Można to zrobić zdecydowanie szybciej. I teraz tak, jak szybko potrafimy mnożyć? Ja tu omówię trzy algorytmy. Karatsube, Tumkuk i Shingen-Strassen. Przechodząc po kolei, Karatsuba sprowadza się tak naprawdę do prostego wzoru. I teraz jak to czytać? Mamy dwie liczby, x i y, które dzielimy na pół. Ten zapis informuje, że mamy x1, który jest górną połową i x0, który jest dolną połową. To samo dla y. Liczby są binarne, dlatego jest tutaj w podstawie dwójka. Można ją zamienić na dowolną inną liczbę, zmienić podstawę, to też będzie działać. Dzielimy te liczby na pół i wykonujemy... Czy mam kursor? Tak, mamy tu jedno mnożenie, tu mamy drugie mnożenie, tu mamy trzecie mnożenie. Mamy tak, będzie jedno dodawanie, drugie, trzecie, czwarte za dobrą sprawą, bo to się da tak sprowadzić i dwa odejmowania. Tak. Generalnie założenie jest takie, że odejmowanie możemy przeprowadzić w jednym cyklu zegarowym, co w ogólności jest prawdą. Najczęściej tak może być w obecnych procesorach. Mnożenie jest na tyle wolną operacją, że jest dużo wolniejsze. Przy tych obliczeniach nie określa się jak dużo. Przy czym, jeżeli byś to były małe liczby, to ten algorytm staje się nieefektywny, bo tutaj trzeba parę dodatkowych kwestii uwzględnić, na przykład to, że ta środkowa ilość może być ujemny, to sprawia problemy, ale ten algorytm ma siłę, jeżeli jest rekurencyjny, czyli jeżeli ta połowa jest na... Ta część jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, można ją podzielić jeszcze raz na połowę i jeszcze raz i tak rekurencyjnie się zagłębiać, czyli to mnożenie będzie wykonywane tym samym algorytmem jeszcze raz, całym tym wzorem. Tak? I jeżeli ja się zagłębię odpowiednio, ale nie za głęboko, to dostanę przyspieszenie. Jest to wykorzystywane, to nie są rzeczy, z których nikt nie korzysta, tak? Ja potem przedstawię przykład z życia, gdzie to można wykorzystać. I tak, złożone się redukujemy z n kwadrat do n tu LG, to jest logarytm o podstawie dwóch w tym wypadku, z trójki, więc jest to mniejsza liczba 2, to jest mniej więcej około 1,5. Nie rozwijałem tego dokładnie, chodzi o to, że to jest po prostu mniejsza liczba. Tak jest przy złożoności, przy rekurencyjnym wykorzystaniu tego algorytmu. No, sprawdzałem go przy małych, czyli jeżeli ten x1, y1, x0, y0 są pojedynczymi rejestrami, to tak niespecjalnie jest to przyspieszenie widoczne, czasami potrafi działać to wolniej. Niemniej jednak, jeżeli mamy duże liczby, czyli właśnie większe niż... powiedzmy, nie wiem, strzelam 8 intów w tablicy, no to wtedy do 8 można naiwną metodą, czyli tą ze złożonością kwadratową, bo ona będzie w tym wypadku szybka, ale mnożenie wykonując, jeżeli mamy, podzielimy sobie te 8 intów na grupy po 4 i to mnożenie będziemy wykonywali na 4 tablicach 4 intów, tak samo jak to i to, to a wynik będzie tak, jakbyśmy wykonali na 8, to redukujemy sobie jedno mnożenie. 4 na 4, czyli 16 mnożeń mniej. To już jest duża różnica. Następnym algorytmem jest Tumkuk. On jest podobny, tylko jest trochę bardziej zawiły tak naprawdę. Składa się z 5 części. Najpierw następuje podział, czyli zamiana tej długiej liczby tablicy intów na pojedyncze. Znaczy, to, tak jak mamy to w tablicy intów, to już mamy ten podział zrobiony tak naprawdę. Chodzi o to, żeby to zaznaczyć. Potem mamy ewaluację, punktowe mnożenie, interpolację i rekompozycję. I po kolei jak to się dzieje. No o podziale już mówiłem. Przy czym algorytm Tuma-Cooka, zwany też Tumem, mnożeniem Tuma,
To jest algorytm, on w kilku wersjach występuje ze względu na rozmiar problemu. Najczęściej używane są 3 i 4. Dlaczego te, to zaraz powiem. Z ciekawostki mogę powiedzieć, że TUM2 to jest po prostu karatsuba. Można to sprowadzić do tego. Blokiem tutaj nazywam właśnie ten pojedynczy int w tym wypadku. I teraz tak, mam przykład dzielenia, żeby było jaśniej. Tu mam liczby, ja je podzieliłem o podstawie 10. Przykład jest z angielskiej Wikipedii po prostu skopiowany. Jakby ktoś chciał zagłębić się w dokładny opis, tam jest to bardzo ładnie rozpisane. Podział wygląda w ten sposób, mamy liczbę m i n, które będę mnożył. Ewaluacja to jest po prostu przepuszczenie tego przez macierz. Mam, na poprzednim slajdzie mamy m1, dm3, one są w tym miejscu. Ja mnożę wektor pionowy tych intów wejściowych przez taką macierz. Liczby nie są wzięte z kosmosu, z tym, że niestety moja wiedza na temat teorii liczb każe mi po prostu zaakceptować, że takie są wybrane. One są odpowiednie, to no, na intuicję można jakoś wziąć, ja po prostu nie wytłumaczę tego formalnie, skąd się one wzięły. Zresztą no, to już jest policzone, nie chcę wynajdywać drugi raz koła, dlatego akceptuję to. Taka uwaga, dlaczego jest 0? 0 do zerowej tutaj jest jako 1 rozpisane, to jest oczywiście symbol nieoznaczony. Tak samo jak mamy z nieskończonością, tutaj jest rozpisane to w ten sposób. To są po prostu dane na sztywno, które się wprowadza. Resztę, pozostałe trzy liczby 1, minus 1 i 2 są wyliczane. Z takim, po wyliczeniu tego otrzymujemy taką macierz. Tutaj jest przykład, jak to robimy. Przykład nie jest najszybszy, jest taki Włoch, Bodrata się nazywa. On opracował jedną ze swoich prac, którą opublikował w internecie na licencji GPL, on pokazał, jak ten algorytm przeprowadzić dużo szybciej. Ja pokazałem taką wersję najprostszą za dobrą sprawą. Nie będę wchodził w szczegóły, to chodzi o pokazanie idei tak naprawdę. Liczby są tak naprawdę tylko symbolami w tym wypadku. Potem punktowe mnożenie. Może wracając, ja otrzymam wtedy 5 liczb, tak? P od 0, od 1, od minus 1, minus 2 i P od nieskończoności. Ja tutaj będę mnożył P i Q, bo ja na M i N robię to samo, czyli dostałem 5 par i mnożymy je według indeksów. Dla TUMA 4 będzie to 7 par. I po prostu je wymnażam, tak jak tutaj jest pokazane na przykładzie. Następnym punktem jest, na Wiki określili go jako najbardziej skomplikowany przykład, jest to interpolacja. Mamy tu taką sprytną macierz, mamy ten nawias i potrzebujemy otrzymać ten ostatni, tak? I mamy też te same wartości, bo te liczby muszą się powtarzać, to nie jest, one nie są zupełnie przypadkowane, właśnie takie mają być w miarę małe, żeby łatwiej się liczyło i zaraz pokażę, dlaczego akurat, co z nimi zrobimy. Tu oczywiście trzeba tą środkową macierz odwrócić, tak? Tutaj jest po wyliczeniu i proste działanie. Może wrócę, żeby nie za szybko przelecieć. To jest to poprzednie po wyliczeniu tych potęg. O, tu z jedynki potęg nie usunąłem. Ja to odwracam, tak? No i mamy takie liczby. Jeżeli bym wziął inne liczby niż ten 0, 1, minus 1, 2 i no nieskończoność muszę wziąć 0, tak? Ale to te trzy środkowe, to tutaj by się zaczęły dziać cuda. Chodzi o to, żeby te liczby były tak dobrane, żeby przy odwracaniu tej macierzy otrzymać jak najprostsze wartości. Tutaj mamy trochę dzielenia z tym, że tak, dzielenie przez 2, jej wielokrotności, których to akurat nie ma, to jest przesunięcie logiczne. Ja cały czas operuję na intach, tak, dzielenie przez 3 i przez 6 to już jest troszkę większy problem, ale da się to obejść, nie trzeba wcale instrukcji dzielenia do tego używać. Znaczy, może inaczej, trzeba, ale da się to uprościć na tyle, żeby to nie były duże nakłady obliczeniowe, nie będzie to dalej złożoność liniowa, nie kwadratowa. Jak ja to odwróciłem, to potem należy to, co wyszło, czyli tu już nie podawałem przykładu, bo były za duże liczby. Mamy te 5 R1 do R5, to tutaj one są ułożone, ja je po prostu składam i to jest wynik. Ja wiem, że przez ten algorytm dosyć szybko przeleciałem. No generalnie chodzi o to, że ja wpuszczam coś w macierz, wymnażam to, wpuszczam w macierz odwrotną i wypluwam wynik. Taka jest idea algorytmu. Ze względu na to, że wydaje mi się, że czasu nie będzie dużo, nie byłem w stanie jakby się zagłębić w niego w taki sposób w prezentacji, żeby go jakoś dokładniej przedstawić. Zaraz będzie omówiony podobny algorytm, tylko o troszkę innej idei, może to trochę rozjaśni.
I tak, Tuncook, optymalizacja redukta z 9, no to chyba się machnąłem, nie, dobrze, z 9 mnożeń do 5. No, złożoność jest logarytm o podstawie 3 z 5 n do tej potęgi. No i najczęściej wersje są 3 i 4. Tum 2 to po prostu karacyba. Dlaczego się nie korzysta na przykład z tuma 5 albo z tuma 8? Tu trzeba wrócić do tej macierzy odwrotnej, którą odwracaliśmy. Jeżeli będziemy mieli tą macierz większą, to po prostu tam cudawianki wychodzą, te liczby się robią skomplikowane i po prostu nie ma to sensu. Lepiej rekurencyjnie się zagłębić, mieszając tuma 3-4 z karacybą na przykład, bo z algorytmem, który przedstawię za chwilę, który tak naprawdę zrobił przewrót, jeżeli chodzi o kryptografię. I teraz tak, koledzy mnie poprosili, żebym umieścił w prezentacji trzy pytania konkursowe. To jest pierwsze z nich. Na jakim algorytmie bazuje mnożenie Schrödingera-Strassena? Czy ktoś zna ten algorytm, jest w stanie powiedzieć? Powiem, jest to algorytm, który jest skojarzony z przetwarzania sygnałów w ramach podpowiedzi. Jest zupełnie niezwiązany z tą dziedziną, tak? Ja mogę podejrzewać, że jeden, co mi się kojarzy z DSP, to jest transformata Fouriera. Tak, zgadza się. Jest to mnożenie transformatą Fouriera, dokładnie, i zaraz to przedstawię. O co chodzi? Mimo że korzystamy z liczb całkowitych, będziemy korzystać z algorytmu bazującego na liczbach zespolonych. Tak opisał go Knut. Przygotowując się do prezentacji, okazało się, że można to sprowadzić do liczb, do ciał liczb całkowitych. Niestety ja nie miałem jeszcze okazji się zagłębić, więc omówię tylko to, co Knut opisał. Drogą do sukcesu z transformata Fouriera, konkretnie szybka transformata Fouriera. No i Strassen i Schrödinger opisali ten algorytm jako pierwsi. On był rewolucją, ponieważ pozwalał wykonywać możliwie najszybciej te obliczenia mnożenia. Jest jego trochę bardziej zoptymalizowana wersja. Nie pamiętam w tej chwili nazwisk panów, którzy to zrobili, ale dla dużych liczb jest to rzeczywiście najszybszy algorytm mnożenia. I teraz tak, tu mam ładny schemat z Wikipedii ściągnięty. Jak to działa? Zamieniamy liczbę na sygnał. Długą liczbę dzielimy na przykład wedle na liczby, nie wiem, 8-bitowe, 16. To trzeba dobrze dobrać. Potem, jak mamy te dwie liczby podzielone, traktujemy jako sygnał, traktujemy transformatą Fouriera. Obie, niezależnie. Mamy wtedy dwa sygnały w zmienionej dziedzinie. Potem je mnożymy, tak jak w tumie, parami i robimy transformatę odwrotną. De facto w tym momencie policzyliśmy splot tych dwóch sygnałów, który jest wynikiem mnożenia, tak się dobrze składa. Idea wydawała się prosta, jednak to nie jest do końca takie proste, jakby się wydawało, jeżeli chodzi, przynajmniej w tą wersję, którą ja znam, czyli opisaną przez Knuta, ale jeszcze jedna uwaga, ona jak mnoży liczby, to robi to modularnie. Jeżeli mamy liczby 2n plus 1 jest ograniczenie, znaczy jest modulo z tych liczb, to jest taka uwaga, bo tu na przykład nie ma tego, on po prostu wymnaża liczby i tyle. A ten, jeżeli chcemy pomnożyć dwie liczby, to musimy wypełnić połowę zerami, tak jak tu jest pokazane. Tutaj mamy 4 zera i tu mamy 4 zera. I to chodzi o to, że wynik. Oj, nie w tą stronę. Chodzi o to, że wynik będzie w 8 komórkach się mieścił. To mogą być pojedyncze rejestry, to może być mniejszy rejestr, cokolwiek. Tak, o co chodzi w problemach? Mamy liczby zespolone jednak. No, bazujemy na intach. Dobrze byłoby, żeby wynik był dokładny z dokładnością do każdego bitu, więc problem zaokrągleń tych liczb. Jednak jest to problem na tyle dobrze zbadany, że w literaturze można znaleźć opis dokładnie, jak dokładne muszą być te liczby. Najczęściej liczby typu double, czyli podwójnej precyzji, starczają w większości przypadków, chociaż nie zawsze. To trzeba po prostu dobrze parametry dobrać. Algorytm jest stosunkowo dosyć skomplikowany. Poniżej podałem dwa wzory, z których się korzysta. To jest wzór na transformatę, ale na dyskretną, nie na szybką. I niżej mam rozpisane eksponentę. No, jak widać, tu wchodzą funkcje trygonometryczne. Dlatego no jest to jest właśnie jeden z tych problemów. Jeżeli liczbę e zmienimy na dwójkę, algorytm może dalej działać, ale no już problem eksponenty tej się wyeliminuje, to można zamienić na przesunięcia logiczne na przykład. Tam parę jest takich usprawnień. Jest bardzo duża zaleta, o której wspominałem, złożoność logarytmiczna. Schodzimy z wykładniczej na logarytmiczną. Powstanie tego
znaczy może w drugą stronę. To, że dzisiaj tak często, no dzisiaj już mniej, ale to, że do tej pory tak często korzystaliśmy z RSA, zawdzięczamy tak naprawdę temu algorytmowi. To był przełom w dziedzinie kryptografii, ponieważ on jako pierwszy pozwolił na tyle szybko mnożyć te duże liczby modularnie, żeby miało sens wykorzystanie algorytmów takich jak RSA z kluczem no większym niż 512 bitów. Czyli podstawy obecnej kryptografii bazują jeszcze na tym i podobnych algorytmach. I teraz tak, jeszcze z tych rzeczy, które chciałem przedstawić, jest dzielenie. Tutaj o dziwo również sięgniemy do liczb zmiennoprzecinkowych, ale konkretnych, mianowicie jak najszybciej podzielić. Trzecia linijka to opisuje, jak mam podzielić A przez B, to szybciej będzie wyliczyć odwrotność B i pomnożyć ją przez A, niż zrobić to tym algorytmem, który pokazywałem na początku. Jak to zrobić? No, metodę Newtona rozpisałem dwa wzory. Jest to metoda znajdowania przybliżenia funkcji w punkcie na bazie pochodnej. I może przechodząc dalej podam od razu pseudokod, żeby już trochę lżej było. Mamy liczbę rzeczywistą z przedziału minus 2 większe równe do mniejszej od 1. Jakieś małe n. Małe n nam wyznacza dokładność obliczeń. Wyjściem będzie przybliżenie odwrotności tego V, ale na tej właśnie zadanej dokładności, czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Jak to potem się wymnoży i się to zrobi dobrze, dostaniemy dokładny wynik z dokładnością do najmniejszego bitu. Problemem stanowi pierwszy punkt, czyli pierwsze wejście tak naprawdę. Tam chodzi o to, żeby to V było z przedziału minus 2 do 1. Jak mamy liczbę B, to ona jest zawsze większa od 1 lub równa 1. Na pewno nie jest to pół czy coś pomiędzy. W tym momencie korzystamy z przesunięcia logicznego w prawo, sprowadzamy to, należy ją tak przesunąć, żeby ją sprowadzić do tego przedziału, czyli najstarszy bit tej liczby będzie najstarszym bitem, musi być ustawiony w tej liczbie V, tak? Po prostu przesunąć tak daleko i o tyle bitów w prawo, ile na której pozycji plus 1 stoi najstarszy bit tej liczby B. Na niżej przedstawiłem pseudokod. No to jest prosty kwadrat po prostu. Korzystam ze zmiennych pomocniczych, ja implementowałem ten algorytm, więc to rzeczywiście tak działa. V mamy liczbę stałą, którą w drugim punkcie do TK przenosimy. To by się mogło wydać zmienne, jeżeli chodzi o punkt trzeci, niemniej jednak w tym momencie trzeba rozszerzyć tą liczbę. I w realnej implementacji rzeczywiście z tego się w ten sposób korzysta. No, jest to złożenie tych trzech wzorów, tych dwóch wzorów, które były na poprzednim slajdzie, może nie będę się w szczegóły zagłębiał, po prostu tak to działa. I teraz tak, dzielenie, podsumowując już tą część, najpierw musimy znormalizować B, tak? To jest krok samego algorytmu dzielenia, obliczyć odwrotność B, pomnożyć A przez B i potem zrobić korekcję wyniku. To jest to, o czym jeszcze nie mówiłem. Ponieważ ja B przesunąłem w prawo podczas normalizacji, podczas korekcji muszę odwrócić ten proces, żeby wynik się zgadzał. Dlatego należy to przesunąć odpowiednio w lewo potem. Przesunięcie uważamy, że jest szybką operacją, dużo szybszą niż mnożenie, z reguły tak jest, więc tutaj nie ma dużego narzutu. Jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową, to jest niby wykładnicza, tak? Ale to C w potędze jest większe od się machnąłem. Nie, dobrze, to jest 1,2. Między 1,2 a dużo mniejsze od 2. Ono rośnie w zależności od rozmiaru problemu, to C, ale dla 1000 jest, nie przekracza 1,6. Czyli nadal jest to lepiej niż kwadratowa złożoność, dużo lepiej. Tak. Jeżeli chodzi o algorytmy dzielenia, to jest jedyny, który chcę przedstawić. Istnieją jeszcze kilka innych, niemniej jednak nie miałem okazji się z nimi spotkać, dlatego nie chcę o nich mówić. I drugi konkurs. Jak nazywa się open source'owa biblioteka? Ona jest wydawana na licencję LGPL, która służy do obliczeń wysokiej precyzji. Czyli wszystkie te obliczenia, między innymi te duże inty, ale nie tylko. Zapomniałem. Czy chodzi o BCMAT? Tej nie znam, być może, ale ja mi o co innego chodzi. To jest jeszcze ta druga. Cholera, zapomniałem. Ja zaraz omówię, więc litera G od GNU. Może, bo dobra, może kolega najpierw. GMP. Tak, zgadza się.
Też o tym myślałem. To jest dokładnie ta biblioteka. To jest bardzo fajna biblioteka z bardzo wygodnym interfejsem, ma podpięcie, ona jest napisana w C, ale jest, zaczynając od końca może, ręcznie optymalizowana w assemblerze dla wielu procesorów, praktycznie dla wszystkich, na które GCC chodzi. Daje to bardzo dobre wyniki, jest wykorzystywana między innymi w pakiecie Mathematica. Możliwości nie sprowadzają się tylko do dużych intów, ma też może też korzystać z liczb wymiernych i z liczb rzeczywistych, przy czym przy liczbach rzeczywistych robi się to tak, że wykładnik jest tam stałego rozmiaru, a deklaruje się na początku wykorzystania rozmiar mantysy i potem można sobie taką liczbę takiego dubla zdać, który ma mantysę, nie wiem, 1000 bitów, 2000 bitów, a on po prostu będzie liczył sobie na takich liczbach, będzie to trwało odpowiednio wolniej, ale jeżeli jest komuś duża dokładność potrzebna, to nie jest żaden problem. Jakby, żeby zobrazować, jak olbrzymie możliwości ma ta biblioteka, jeżeli chodzi o inty, podam taki przykład. Wymnażałem sobie w pętli 4 inty, tylko nie dałem ograniczenia i nim się zorientowałem, to te inty zajmowały po około gigabajta. Tak, to były pojedyncze liczby, spakowane w tablicę intów, one nie miały tam dużego dużo więcej jakichś zmiennych pomocniczych, to same inty tyle zajmowały, tak? Ta biblioteka dalej je chciała wymnażać, tylko no, ten zaczął słapować i po prostu zdegradował się ten proces, ale ona próbowała dalej, to jej nie przeszkadzało. Wymnażenie tak dużych liczb jak gigabajt razy liczba o rozmiarze gigabajt razy drugą taką, to nie jest problem, to nawet nie trwa specjalnie długo. Były kilka sekund, ja już miałem zajechany komp. Jeżeli chodzi o double, tam jest bezpieczniej, bo ten ogranicznik się z góry nakłada. Z liczb wymiernych jeszcze nie korzystałem. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że w C++ się bardzo wygodnie się z nich korzysta, bo się deklaruje GMP class, GMPZ class, taką zmienną, i można z nich korzystać, one mają poprzeciążone operatory, więc korzysta się jak ze zwykłych liczb. Jest to bardzo wygodne, nie mierzyłem naszutu, jaki wtedy następuje, ale podejrzewam, że nie jest bardzo duży, szczególnie jak się z takich dużych liczb korzysta, jak mi się zdarzyło. Tam jeden kol więcej czy coś to nie robi. I teraz tak, przechodząc dalej w temacie, faktoryzacja, czyli już postaram się mówić trochę lżej, tu będzie więcej pseudokodu, mniej wchodzenia w szczegóły tak naprawdę. Przedstawię kilka algorytmów, dokładnie 6. Ostatni jest wyjątkowo ciekawy, dosyć głośno o nim ostatnio było. Od jakiegoś czasu zresztą, mówi się, że jest to pogromca RSA, ale to za chwilę. Algorytm naiwny w takiej trochę bardziej zoptymalizowanej wersji, czyli najpierw sprawdzamy, czy liczba jest parzysta, a potem dzielimy przez wszystkie nieparzyste, aż trafimy na dzielnik. Robimy to od dwójki, czy konkretnie trójki, do pierwiastka z tej liczby zaokrąglonego w dół. To ten algorytm tam przy trójce, przy jakichś małych liczbach, nie tam przy piątce chyba może nie działać, do końca tam trzeba jeszcze plus jeden dać przy tym pierwiastku, ale w ogólności on jest poprawny. Tak, innym algorytmem, trochę ciekawszym, jest algorytm Fermata. Tutaj jedziemy tak naprawdę z drugiej strony, mianowicie od góry szukamy. No jest to przedstawione tak. Najpierw wyliczamy sobie kwadrat liczby minus kwadrat jakiejś liczby, zaczynając tutaj od pierwiastka tej liczby, którą faktoryzujemy, zaokrąglonego w górę. Potem, dopóki nie trafimy, idziemy w pętli, zwiększając ten licznik. No mówię, to jest po prostu odwrócenie tego algorytmu, który był przez chwilę z dodaniem paru feature'ów, ale tak naprawdę on sprawdza. Kiedy on jest efektywny? Tak naprawdę, jeżeli mamy dwie liczby pierwsze, je wymnożymy, ale one się są bliskie siebie, w sensie no, różnią się, nie wiem, o 10, o 100, o 1000, no, taką małą liczbę, to wtedy ten algorytm, i mamy ich iloczyn, to sfaktoryzowanie takiego iloczynu algorytmem Fermata jest bardzo efektywne. To jest bardzo ważna informacja, ona jest, to wyjdzie za chwilę, ja wrócę do tego przy wyborze pewnych, jeżeli będę omawiał konkretne dwa algorytmy, jeżeli chodzi o zastosowania kryptograficzne. Algorytm Ropollarda, no tutaj już mamy trochę ciekawiej, musimy wybrać jakiś wielomian. Ja czytałem, że najczęściej się korzysta z tego, który ja podałem, chociaż nie jest to obowiązek. Jest to pierwszy z algorytmów, które omówię, algorytm probabilistyczny, czyli generalnie ciężko mówić o jakiejś złożoności. Znaczy w ogóle przy tym problemie ciężko mówić o złożoności, bo to od każdego przypadku wynika inaczej. Generalnie tutaj łód szczęścia ma dużo większe znaczenie, ponieważ no, na początku trzeba wylosować jakąś liczbę, no i potem przejść przez prostą procedurę, po prostu
generuje kolejne wartości funkcji f, tego wielomianu tak naprawdę, korzystając z poprzedniej wartości, no i sprawdzam, czy różnica między kolejnymi wartościami tej funkcji NWD, największy wspólny dzielnik z n, jest większy od 1. Jeżeli tak, to znaleźliśmy liczbę, jeżeli nie, to trzeba kontynuować to. Ty mam odwrócony wykrzyknik, to miało być coś innego, nie zauważyłem wcześniej, to ma być większe równe. Nie, dopóki r jest mniejsze od 2, tak. I to działa w pętli. Ciężko powiedzieć, kiedy skończyć nim liczyć, no bo możemy nigdy nie znaleźć, możemy bardzo późno, ale jest ten algorytm dużo bardziej efektywny niż przedstawiony dużo wcześniej przy większości zastosowań. Kolejnym jest algorytm też Pollarda P-1. On jest bardzo podobny do następnego, który będę omawiał troszkę bardziej szczegółowo, chociaż tylko pozornie. Jest to również algorytm probabilistyczny. Najpierw trzeba ustalić sobie jakieś ograniczenie B. Potem należy znaleźć liczbę K, która jest na przykład bezsilnia. Chodzi tak naprawdę o górne ograniczenie liczb, których B ogranicza nam rozmiar liczb, którymi mogą być czynniki pierwsze. Nie bezpośrednio, ale ogranicza to. Potem losujemy liczbę A i podnosimy A do K mod N. Następnym krokiem jest policzenie tego, co przed chwilą minus 1 i NWD z tego z N. Jeżeli trafiliśmy, czyli jeżeli ten wynik tego NWD jest większy od 1, to znaleźliśmy. Jeżeli nie ponieśliśmy porażkę, algorytm należy zacząć od początku, czyli od punktu pierwszego lub drugiego. To jest taki bardziej ciekawy algorytm, algorytm Lenstry. On bazuje na krzywych eliptycznych. W szczegóły teorii liczb, która to opisuje, nie chciałbym wnikać. Może nie dlatego, że jej zupełnie nie znam. Po prostu uważam, że to nie jest tak naprawdę tak istotne, żeby napisać ten program. Niemniej jednak warto wiedzieć, z czego się korzysta. Dlatego wspomnę tylko tyle, że to są krzywe eliptyczne. Mamy tutaj na górze wzór podany, przykład krzywej eliptycznej, y kwadrat odnosi x do trzeciej plus ax plus b. I tak, należy wybrać krzywą o takim wzorze, przy czym ustalamy czynniki A i B oczywiście i punkt na niej. Koblic w swojej książce o kryptografii, wykład z teorii liczb i kryptografii bodajże jest tytuł, podał, że najprościej zrobić tak, że B to jest minus A, a tym punktem zawsze na początku jest punkt 1,1 i to będzie się zgadzać, to jest najprostsza wersja, można zaczynać od tego, ja sprawdzałem, rzeczywiście daje całkiem niezłe rezultaty. Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy wyróżnik tej krzywej nie jest przypadkiem względnie pierwszy z n. Jeżeli jest, no to znaleźliśmy jakąś liczbę, kończymy algorytm. Jeżeli nie jest, to algorytm może działać dalej. Przy czym, jeżeli ten wyróżnik jest równy n, to niestety dla tej pary się nie da tego sprawdzić. Problem polega na tym, że w dalszej części po prostu by się wysypał. To jest takie sprawdzenie, czy pewnej zależności teorii liczbowej, jeżeli chodzi o krzywe eliptyczne i przy jej skracaniu bodajże modularnym, nie pamiętam teraz określenia. No i następnym krokiem trzeba wybrać dwie liczby B i C. Tutaj znowu ograniczenie, które nam tak naprawdę ogranicza rozmiar przeszukiwanego zbioru. I co będziemy robić? Będziemy wyliczać, najpierw trzeba policzyć KP mod N, czyli P to jest ten punkt, K to jest pewna liczba, która jest iloczynem, no i mod n, modularnie będziemy po prostu mnożyć punkt przez liczbę. Liczba k jest tak naprawdę iloczynem potęg liczb pierwszych, mniejszych od c, ale te liczby pierwsze mają być mniejsze od b. Im większe b i c damy, tym większy zbiór przeszukamy, ale będzie to trwało dużo dłużej. I teraz tak, jeżeli podczas obliczania tego iloczynu punktu p modularnie przez n razy k, nie da się pewnej odwrotności, do której zaraz podam wzory, się nie da znaleźć, no to znaleźliśmy, tak? Chodzi o trafienie po prostu. No jeżeli wymnożymy do końca, to dla tego punktu i dla tej krzywej tego się nie da tego policzyć. Jeżeli chodzi o krzywe eliptyczne, to są cztery wzory. Mamy tutaj dzielenie w nawiasach.
Chodzi właśnie o to dzielenie, ponieważ my wszystkie te operacje, bo to jest mnożenie punktów, tak? Mnożenie przez dwa i dodawanie, to nam wystarczy do wykonania wszystkich operacji, się robi rekurencyjnie. Jeżeli mnożę przez 4, to jest przez 2 i przez 2. Jeżeli mnożę przez 3, to ja mnożę najpierw przez 2, potem tą pierwszą do tej drugiej dodaję. Na tej zasadzie się to robi, więc jest to proces bardzo wolny. I tutaj występują dzielenia w czterech, właściwie w dwóch miejscach tak naprawdę. Jeżeli chcemy podzielić modularnie, to korzystamy z rozszerzonego algorytmu Euklidesa. Jeżeli NWD góry i dołu jest, jeżeli nie są względnie pierwsze, znaczy N nie jest względnie pierwsze z dzielną bodajże, to wtedy nie da się tego wykonać, więc znaleźliśmy jakąś liczbę, która nie jest względnie pierwsza, więc znaleźliśmy tak naprawdę dzielnik. Jest to proces bardzo wolny, z tym, że jeżeli chodzi o realny czas wykonania algorytmu, Lenstron jest na tyle wydajny, jest prawie tak wydajny jak najszybszy znany algorytm, czyli GNFS, ja go nie będę dzisiaj omawiał. Jest bardzo szybki, GNFS jest najszybszym algorytmem do liczb powyżej 1000, powyżej 100 cyfr. Tak wspominając jeszcze o nim. I no on, dla mniej więcej tego zakresu Lenstra daje podobne rezultaty. Tak, o co chodzi tak naprawdę w tych algorytmach? Wymieniłem cztery algorytmy, no fajnie, działają, ale co one robią tak naprawdę? Generalnie ja bym to ujął tak na chłopski rozum, powiedzmy. Są tak naprawdę wyrafinowane generatory kolejnych liczb pseudolosowych, które są zoptymalizowane pod kątem szukania dzielników. Ja po prostu wpuszczam jakąś liczbę i ją mielę w taki sposób, żeby jak najszybciej trafić na dzielnik. Taka forma optymalizacji tak naprawdę. Jak zrobić generator liczb, żebym szybciej znalazł, a nie musiał wszystkich po kolei przeszukiwać. To jest tak naprawdę idea tego. No i konkurs. Algorytm Shora. Dla jakiego typu jednostki wykonalnej został zaprojektowany algorytm Shora? Tam kolega był pierwszy jednak. No, dla maszyny kwantowej. Tak, dokładnie. To jest algorytm kwantowy. Ja nie będę wchodził może w samą część kwantową, głównie dlatego, że nie jestem fizykiem. Omówię ją tak bardzo po łebkach. O co chodzi? Najpierw losujemy liczbę A, czyli to jest nowy algorytm probabilistyczny. Potem należy policzyć B według wzoru. No, jeżeli B jest większe od 1, to mamy sukces, nie musimy części kwantowej jakby uruchamiać, jednostki kwantowej. Potem szukamy w części kwantowej okresu funkcji, którą podałem. Ja za chwilę do tego wrócę. Jeżeli ten okres, czyli R, jest nieparzysty, no to przykro nam. Jeżeli jest parzyste, to sprawdzamy zależność, czy taką jak tu podałem, czy A do potęgi R przez kwadrat jest dzielone przez N. Zresztą jeden. Chodzi o to, sprawdzenie po prostu podzielności. Jeżeli jest to podzielne, no to znaleźliśmy jakąś liczbę, tak? I wynikiem jest NWD z tych to jeszcze plus minus jeden. Jeżeli chodzi o część kwantową, o co chodzi? Generalnie komputer kwantowy działa tak, że jak ja mam jeden rejestr kwantowy, to ja najpierw wyliczam sobie w jednym rejestrze wszystkie możliwe, znaczy wszystkie wartości tej funkcji od 1 do 2n bodajże minus 1, o ile pamiętam. Czyli ja w jednym rejestrze trzymam wszystkie możliwości, tak? To jest tak, jakbym pamięć spłaszczył do jednego rejestru, tak naprawdę trzymając w niej jednocześnie wszystkie możliwe stany. Potem korzystając, to znowu ten algorytm, tylko że w innej wersji, kwantowej transformaty Fouriera szukam okresu. Również korzystając tak naprawdę z kilku rejestrów, bo ja mam wszystkie stany. Chodzi o to, że jak mam coś zapisanego w kwantowym rejestrze, nie mogę tego odczytać bez zniszczenia danych, więc nie da się po prostu wyliczyć wszystkich tych stanów i szczytać tego. Shor, który opracowywał algorytm, wymyślił, że można to zrobić transformatą Fouriera, zaprojektował całe jednostki. No i zaprojektował to w taki sposób, że można to wyliczyć, tak? Potęga tego algorytmu polega na tym, że wyliczenie tego A do X mod N byłoby koszmarnie wolne. Komputer kwantowy to zrobi w kilkuset cyklach bodajże, wyliczając wszystkie wartości naraz, licząc transformatę kwantową Fouriera z tego, bo on to zrobi w czasie liniowym, o ile pamiętam. Na jednym rejestrze, w którym ma wszystkie stany oczywiście, no i potem zrzucenie wyniku, jest do tego sprytna metoda. Ostatni konkurs. Mam poniżej
wypisane 6 algorytmów. Proszę podać 2, które korzystają, których bezpieczeństwo opiera się na trudności faktoryzacji właśnie. RSA i MD5? Nie. MD5 jest funkcją skrótu, ona nie ma nic wspólnego z faktoryzacją tak naprawdę. No RSA to był dobry strzał, tak? I zdaje się algamal jeszcze. Nie, on bazuje na logarytmie dyskretnym. RSA i SH2, czy? Numerek będzie może prościej. 1 i 4. Nie, to zostało już, stało jakby 2 możliwości, tak? RSA to jest dobry strzał, to od razu powiem. Który? 2 czy 6? To jest podchwytliwe pytanie tak naprawdę. RSA i moim zdaniem ten algorytm Boom Boom Shop. Tak, zgadza się. To jest. Dlaczego nie Trial Division? Trial Division to jest metoda naiwna faktoryzacji, czyli on nie polega na tym trudności, on po prostu to robi. MD5 i SH2 to są funkcje skrótu. One mają zupełną inną ideę, to są funkcje mieszające, one nie mają z tą teorią tak naprawdę nic wspólnego. Elgamal to jest algorytm, który bazuje na krzywych, na logarytmie dyskretnym, więc też odpada. Blum-Blum-Szup, ja go zaraz omówię, na RSA każdy zna, chociaż pozwolę sobie go przypomnieć. Mamy 2 liczby P i Q, losujemy je i w drugim punkcie to są liczby pierwsze, tak? Wyliczamy ich iloczyn, to jest liczba N. I tutaj mówiłem, że algorytm Fermata się pojawia, ja do niego wrócę. Trudność tego algorytmu polega, znaczy ja N potem podaję jako w kluczach, tak? Czyli na bazie twierdzeń teorii liczb wynika, że trudność odtworzenia liczby E czy D, która jest drugim kluczem, jest tak trudny jak rozkład na czynniki pierwszej liczby n. Czyli jeżeli p i q będą bliskie siebie, ja algorytmem Fermata bardzo szybko to zrobię. Tak samo, znaczy nie, inaczej. I tak samo jak będą spełniały inne warunki, no przede wszystkim muszą być pierwsze. Do tej pory ktoś badał, jak podczas próby łamania RSA, niektóre biblioteki generują liczby, które są probabilistycznie pierwsze. Okazuje się, że one nie zawsze są pierwsze i wtedy to się szybciej rozkłada. No ale to jest taki problem już w tej chwili wyeliminowany, są algorytmy, jest bardzo szybki algorytm deterministyczny sprawdzania, czy liczby są pierwsze, więc jest taki temat, który już był, minął. No może nie będę przechodził przez te punkty, tak, bo to nie ma sensu. Chodzi mi generalnie o podanie idei. Już kwali formalności, przypomnienie, że szyfrowanie to jest potęgowanie i deszyfrowanie to jest potęgowanie modularne przy wykorzystaniu tego N, które jest iloczynem, E i D to były klucze. Znaczy druga część pary w kluczu. Blum-Blum-Szup to jest tak naprawdę generator liczb pseudolosowych kryptograficznie bezpieczny. Daje doskonałe rezultaty, jeżeli chodzi o jakość generowanego ciągu losowego. Niestety ma jedną bardzo poważną wadę. Jest koszmarnie wolny. Sama inicjacja generatora nie jest prosta. Mam iloczyn P i Q znowu, który jest MM, on znowu jest jako moduł używany, więc tutaj pojawia się ten sam problem, co w RSA tak naprawdę. Tutaj podałem jeszcze 3 warunki, czyli żeby P i Q przy dzieleniu przez 4 dawały resztę 3 i taki, żeby to jest M, a powinno być NWD, ta funkcja. Machnąłem się. W tym miejscu powinno być NWD. Chodzi o to, że NWD z funkcji Eulera z dekrementowanego pejku był możliwie najmniejszy. Jest dowód matematyczny, który mówi, że trudność rozróżnienia szumu od danych generowanych Blum-Blum-Szumem jest tak samo trudna jak faktoryzacja M. Jest po prostu na to dowód matematyczny. Blum, Blum i Shup to są nazwiska twórców. Wynikiem generatora jest kilka najmłodszych bitów XN-a tak naprawdę. No i kończąc wykład, to są źródła, czyli angielska Wikipedia, pierwsza Knut, czyli klasyka, praca magisterska Karla Hasz. Nie potrafię przeczytać nazwiska. On opisał właśnie, jak się dzieli szybko, bardzo fajna praca. I Nil Koblitz to też klasyka. Czy są jakieś pytania?
co na początek może taka krótka uwaga, jeśli chodzi o algorytm SORA, tak to działa? Tak? No, tak jak było wspomniane, algorytm SORA jest na komputery kwantowe. Jakieś parę lat temu udało się go zastosować. To była, zdaje się, jedyna implementacja do tej pory na komputerze, który miał zaledwie 5 kubitów. Wielki SHA udało się sfaktoryzować liczbę 15 na 5 i 3. Także, no, jak do tej pory nic więcej ciekawego w tym względzie nie było. Natomiast pytanie, jeśli chodzi o ten algorytm mnożenia, zdaje się, Toma, tak? Toma. To mnie zainteresowało trochę, czy orientujesz się może, co by się tam stało w takim, czy w ogóle to jest możliwe, gdyby się tak niefortunnie złożyło, że tamta macierz byłaby osobliwa. Wyznacznik 0, nie ma odwrotnej. No tak, a to nie da się odwrócić, to wtedy no, algorytm nie będzie działał, bo ja muszę wyliczyć tą macierz odwrotną, ta druga macierz, tak, ta końcowa, to jest warunek konieczny. Czyli to jest niemożliwe, czy no po tak, prostu nie da się pomnożyć wtedy tego? Znaczy jak nie rozwiążę tego równania, może wrzucę do tego. Ja potrzebowałem, żeby rozwiązać to równanie, ja muszę zamienić miejscami tą część z tą. Czyli jedyne możliwości jest odwrócenie tej macierzy, tak jak jest to tu pokazane. Jeżeli ta macierz będzie osobliwa, ona nie jest odwracalna, więc w tym momencie nie mogę tego zrobić. Czyli nie ma wyniku? Nie ma. To te liczby muszą właśnie być tak dobrane, żeby to się zgadzało. One nie są z ziemi wzięte, to po prostu musi działać, tak? A jeżeli chodzi o algorytm SHARA, ja czytałem nawet na polskiej Wikipedii się informację, liczbę 21 też się podobno kiedyś udało rozłożyć. Nie wiadomo, co Lockheed Martin dostał, jak kupił komputer kwantowy, czy tam mają zaimplementowany ten algorytm. Nie wiem, czy wszyscy się orientują. Algorytmy kwantowe są implementowane na sztywno, tak? Nie ma czegoś takiego jak ALU w komputerach kwantowych. To są dedykowane jednostki pod konkretny algorytm. Co Lockheed Martin dostał, to tajemnica handlowa, o ile wiem, więc nie wiadomo, czym oni dysponują w tej chwili. Ja mam takie pytanie odnośnie Ropollarda. Tam powiedziałeś, że wybiera się liczbę N. I teraz... Tak? No mów, ja ci słucham. Pytanie moje polega na tym, czy jeżeli wybierzemy, dajmy na to złe N, to czy algorytm wykona się, ale po długim czasie, czy może można wybrać takie N, żeby algorytm się nie wykonał? Chodzi ci o, znaczy o N? O RO. Mhm. Czy N może, czy dla każdego N algorytm się kiedyś zatrzyma i da wynik, czy tylko po prostu jest różnica w czasie, czy po prostu dla niektórych N może ten algorytm po prostu jakoś, nie wiem, zapętlić się na przykład? Na to pytanie powiem szczerze, nie potrafię odpowiedzieć. Mam za słabe podstawy story liczb, żeby dać jakąś konkretną odpowiedź. To by musiał być jakiś matematyk na sali. Znaczy to jest algorytm probabilistyczny, więc tak ciężko jakoś według mnie jednoznacznie określić. Niemniej jednak teoria liczb prawdopodobnie daje na to odpowiedź. No po prostu nie znam tego. Nie byłem w stanie się zagłębić, nie mam odpowiednich podstaw matematycznych. Nie wiem, czy są jakieś inne pytania? Dobrze. To dziękuję.